Na czym polegał cały system Aladdin? O tym oczywiście też wam nikt nie powie, bo wam nie powiem. Bardzo sprytne. Ja wytłumaczę na przykładzie. Nie pożesz ty mój. Załóżmy, że ta szklanka jest z czystego diamentu. I ona kosztuje miliard dolarów. Jak ją przejąć za 5% wartości? To jest właśnie system Aladdin. System akcji pasywnych. Jeśli tą szklankę sprzedamy 100 tysiącom mieszkańców Łodzi i oni mają 70% udziału w tej szklanki, prawda? Mają 70% udziału w szklanki, a czy oni są właścicielami? Właśnie, kto jest właścicielem? To jest główne pytanie. Właścicielem jest ten, kto jest w stanie zebrać zarząd i się wybrać. Jeśli ja będę miał 5% akcji uprzywilejowanych, pani będzie miała 5% akcji uprzywilejowanych, razem mamy 10% akcji uprzywilejowanych, czyli 20%, jesteśmy już w stanie zebrać zarząd w sile głosu. I to my rządzimy, a wy jesteście tylko akcjonariuszami, którzy cię możecie stracić lub zyskać. Ale to my rządzimy. I w ten sposób przez system Aladdin właściwie przyjęli wszystkie przedsiębiorstwa świata.